Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z ekonometrii. Chciałam Wam omówić element specyfikacji jako pierwszego etapu budowy modelu. Chciałam Wam pokazać, na czym polega metoda grafowa zwana metodą Bartosiewicz. Jeżeli w tej metodzie musimy zająć się doborem zmiennych do modelu, to musimy wybrać takie zmienne, między którymi korelacja między pojedynczymi zmiennymi objaśniającymi x-ami, bezpośrednio między samymi x-ami, korelacja taka jest nieistotna, a korelacja bezpośrednio między x-ami a y-kiem, czyli tą zmienną, dla której budujemy model, jednak żeby okazała się istotna statystycznie. Żeby zastosować metodę grafową, zwaną metodą Bartosiewicz, musimy znaleźć wartość krytyczną z tablicy studenta. Żeby ją otrzymać, musimy wiedzieć, ile obserwacji mamy w badaniu i w tym momencie, ile wynosi liczba stopni swobody liczona w tym akurat elemencie jako n-2. Jeżeli wiemy, że najczęściej występująca wartość poziomu istotności to 0,05, to można powiedzieć, że szukamy wartości krytycznej z rozkładu testu studenta przy dwóch elementach, przy 5% i przy liczbie stopni swobody na określonym poziomie. Ile wynosi liczebność próby, to my się dowiadujemy z treści konkretnego zadania. Zawsze odejmujemy 2, wtedy mamy konkretne nasze stopnie swobody. Te elementy możemy sobie omówić, ale najlepiej tutaj zobaczyć, że jakokolwiek byśmy nie znaleźli wartość w tablicach testu studenta, na oddzielnym filmie omawiam, jak się szuka wartości krytycznych w rozkładzie testu studenta, to po obliczeniu takiego pierwiastka, oczywiście pierwiastek jest na końcu, licznik podzielony przez 1 plus to, co było w liczniku i dopiero na końcu wyciągamy pierwiastek. Tutaj ta wartość krytyczna, która w tym zadanku konkretnym akurat była obliczona odgórnie, my zastosujemy określoną procedurę. Polega ona na tym, że odrzucamy te zmienne x, które są nieskorelowane, czyli niepowiązane w ogóle ze zmienną objaśnianą. I konstruujemy taką macierz tych korelacji między zmiennymi x, gdzie w miejscu tych współczynników nieistotnych wpiszemy zwyczajnie 0. A więc praktycznie, ta macierz to jest macierz korelacji bezpośrednich poszczególnych x-ów z y, czyli to jest korelacja bezpośrednia x1 do y, to jest korelacja zmiennej x2 ze zmienną y, to korelacja bezpośrednia x3 z y i tak dalej. Mamy 5 zmiennych w tym akurat przypadku. Oczywiście możemy brać pod uwagę, że tych zmiennych może być więcej. I tutaj mamy macierz korelacji pośrednich, czyli między samymi x-ami. Ona, jak widzimy, jest macierzą symetryczną, czyli jeżeli tu mamy pierwszy wiersz, on jest zarazem pierwszą kolumną. Ma te same wartości i względem głównej przekątnej ta macierz jest symetryczna. Czyli jeżeli tu jest 0,4, to ta wartość jest również tutaj po odbiciu lustrzanym. I teraz, jeżeli my wiemy, że nasza wartość krytyczna, taka powiedzmy minimalna, żeby była uznawana za wystarczająco wysoką, jest na poziomie 0,51, to my w tym momencie, w tej macierzy, każdą wartość, która będzie co do wartości bezwzględnej niższa od 0,51, taką wykreślimy, uznając, że tam korelacja jest nieistotna i dlatego tam wpisujemy my sobie w to miejsce co do zasady po prostu 0. Czyli jeżeli te korelacje bezpośrednio wyglądały na początku tak jak tutaj, bez zmiany i wiemy, że tutaj ta macierz korelacji przepisana tutaj zostaje, a w miejsce, gdzie występowała na przykład, o, w tym miejscu korelacja niska, minus tylko świadczy o korelacji ujemnej, plus o korelacji dodatniej. Jeżeli wartość bezwzględna, czyli moduł tej liczby, jest stosunkowo niski, czyli niższy niż znalezione 0,51, to w tym momencie, w tym miejscu wpisujemy 0.
Jeżeli mamy przypadek, że 0,70 jest w tym momencie wartością powyżej wartości w tym, tej krytycznej, tej minimalnej, to my w tym momencie tą wartość zachowamy. W ten sposób powstała nam ta macierz korelacji pośrednich między x-ami. Jeżeli nasza macierz zmodyfikowana tak będzie wyglądała, zajmujemy się budową tego grafu, powiązań między zmiennymi. Jak mówiłam, mamy 5 zmiennych x. Od 1, 2, 3, 4, 5. I na podstawie tej macierzy korelacji pośrednich wypisujemy, jakie mamy zmienne, jakie zmienne mogą nam wejść do modelu. Widzimy, że pierwsza zmienna ma istotną korelację ze zmienną drugą. Dlatego od zmienny x1 leci kreska do x2. Widzimy, że pierwsza zmienna ma również korelację istotną ze zmienną czwartą. Dlatego od x1 do x4 występuje tutaj stałe powiązanie, które musimy brać pod uwagę. Widzimy, że zmienna druga, czyli w drugim wierszu, ma powiązanie z pierwszą, to już wypisaliśmy, i druga zmienna nie ma już żadnej istotnej korelacji z pozostałymi zmiennymi, jak trzecia, czwarta i piąta. Dlatego od x2 występuje tylko jedna kreska dążąca do x1. Jeżeli rozważam trzecią zmienną, to ona ma bezpośrednią korelację tylko z x4 i z x5. Dlatego, tak jak tu widać, x3 ma kreskę tylko do x4 i do x5. x4, jak już wiemy, ma na pewno korelację z pierwszą zmienną i ma korelację z trzecią zmienną, co na tym grafie zostało już to zaznaczone, i nie, powiedzmy, od x4 nie poprowadzimy kreski do x5 ani do x2. Jeżeli rozważamy zmienną x5, ona nie ma korelacji z pierwszą zmienną ani z drugą, tylko z trzecią, co tutaj zrobimy kreseczkę, nie ma korelacji między piątą zmienną a czwartą, czyli tutaj nie ma korelacji tego powiązania, i w tym momencie powstaje ten nasz graf. Graf, czyli zbiór powiązań między zmiennymi objaśniającymi. I w tym momencie widzimy, że powstał nam tylko jeden podgraf, gdzie wszystkie 5 zmiennych są ze sobą powiązane. W tym momencie, jeżeli mamy tylko jeden podgraf, tylko jedna ze zmiennych może wejść nam do modelu. I teraz na co patrzymy? No właśnie na to, ile powiązań ma każda ze zmiennych. Tutaj zmienna x2 ma tylko jedno powiązanie, czyli jedna kreska wychodzi od tej zmiennej. I zmienna x1 ma dwie kreski, ma dwa powiązania, bo jest istotnie skorelowana z x2, istotnie skorelowana z x4. Tak samo zmienna x4, ona ma silną korelację z x1 i silną korelację bezpośrednio z x3, czyli mają dwa powiązania. Zmienna x3 ma powiązanie z x4 i z x5, czyli ma dwa powiązania, a pojedyncza zmienna x5 ma tylko jedno pojedyncze powiązanie, tak samo jak x2. W tej sytuacji wybieramy taką zmienną z danego podgrafu, która ma największą liczbę powiązań. W naszym przypadku aż 3 zmienne mają po dwa powiązania. Nie ma jakiejś pojedynczej zmiennej, która ma aż 3 powiązania. W tej sytuacji, która jest taka, powiedzmy, dość kłopotliwa, w tym momencie musimy analizować tą macierz korelacji bezpośrednich, czyli tą macierz, która, powiedzmy, na razie była bezużyteczna. W tej sytuacji wybieramy spośród pierwszej, trzeciej i czwartej zmiennej tą zmienną, która najsilniej jest skorelowana co do wartości bezwzględnej z y-kiem. Nieważne, czy korelacja będzie dodatnia, czy ujemna, ale siła się liczy. Czyli korelacja bezpośrednia z x1 wynosiła minus 0,8, korelacja x3 z y-kiem to jest 0,3, korelacja x4 z y-kiem 0,5. Najwyższa korelacja co do wartości bezwzględnej, czyli ten minus w ogóle tu nie ma żadnego znaczenia, jest w przypadku zmienny x1. Co to mi daje? No właśnie to, że ta zmienna x1 będzie jedyną reprezentantą w tym podgrafie. A więc model, gdzie aż było proponowanych 5 zmiennych, tylko do modelu wejdzie pojedyncza zmienna x1. W tym momencie jest to model tylko z jedną zmienną objaśniającą,
która będzie wpływała nam na Y. Dzięki temu model będzie miał odpowiednie dopasowanie i uwzględniał tą zasadę, że zmienne między sobą słabo skorelowane, a silnie skorelowane z Y. Jeszcze jeden dopisek, że tak powiem, dygresja mała. Jeżeli by była pojedyncza ze zmiennych, jakaś na przykład powiedzmy x6, która w żaden sposób nie byłaby skorelowana z pozostałymi zmiennymi, ona niezależnie jakoby miała tu korelację bezpośrednią, taka zmienna nieskorelowana z pozostałymi wchodzi do modelu. Taki, że tak powiem, satelita, zmienna niezależna od pozostałych x-ów jest mile widziana w modelu i powinna do takiego modelu być do etapu estymacji doprowadzona. Także, jak mówiłam, z każdego podgrafu wybieramy po jednej ze zmiennych, która ma najwięcej powiązań. Jeśli tak jak tu na tym przykładzie powiązań jest kilka, o najwyższej równej dwóch powiązaniach, to wybieramy taką, która jest najsilniej skorelowana. I jak mówiłam, zmienne, które x objaśniające, które są nieskorelowane z pozostałymi, na 100% wchodzą do modelu. Pozdrawiam Was i zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. Zapraszam również do przeglądania mojej strony internetowej. Tam można się zapoznać z całym moim zakresem, a gdy będziecie mogli, to zadawajcie mi pytania pod filmami, komentujcie, subskrybujcie i zadawajcie, powiedzmy, dajcie swoje propozycje na nowe filmy, te, czego ja tutaj na kanale jeszcze dotychczas nie umieściłam. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania.